Czyli jednak ja też. Dobrze, witam was wszystkich. Pomodlę się. Panie Boże, Ty dajesz wszelką mądrość, Panie. Proszę Cię, Panie, abyś tej mądrości udzielił, aby to, co będzie tutaj mówione, nie było, Panie, z człowieka, Panie, ale według Twojego ducha, Panie, według Twojej mądrości i to, co chcesz powiedzieć, Panie. Pobłogosław to słowo. Amen. No więc nie zaczyna się zdania od no więc, tak moja pani z polskiego mówiła. Pamiętam. Stojąc tutaj przed wami, wezwany do takiego tematu, poczuwam się do tego, żeby też w jakimś sensie złożyć świadectwo. Nie tylko pokazać, że czytam Biblię, czy znam Boże Słowo, bo to też wielu umie, ale złożyć świadectwo z tego, jak Bóg układa myśli i co pokazuje. Jestem wolny w Chrystusie. Co to znaczy być wolnym w Chrystusie? Tak na pierwszy rzut troszeczkę mi ten zwrot nie pasuje, bo wiecie, wolnym to można być od czegoś, od alkoholu, pornografii, jakichś tam związań, różnych rzeczy, ale kimś być wolnym, trudno to jakoś odnieść do takiej rzeczywistości, w której jesteśmy, tej zwykłej. Sama wolność dobrze nam się kojarzy. Ludzie chcą być wolni. Nie wiem, czy do końca wiedzą, czego chcą, co rozumieją, czy dobrze rozumieją wolność, ale chcą być wolni. Nasz kraj, nasz naród doświadczył sytuacji, kiedy przez 123 lata utraciliśmy wolność i suwerenność. Wszyscy mogli doświadczyć tego, że no nie byli wolni, nie mogli czynić tego, co chcą, nie mogli czuć się tymi, kim są, ale musieli być poddani ludziom, którzy no, często nienawidzili nas. I to jest niewola z kolei, to jest coś przeciwnego. Jako ludzie nienarodzeni wolność często, szczególnie w młodym wieku, upatrujemy, to jest taki obrazek, wiecie, skończę 18 lat, będę jak dorosły, będę mógł robić to, tamto, siamto, będę mógł, nie wiem, tam pić alkohol i późno wracać do domu. I czasami już tak są niektórzy wolni, że już nie mogą przestać tego robić. To też jest tak, że tak jak mówiłem, nie zawsze ta wolność jest dobrze rozumiana i nie zawsze w dobrym kierunku to myślenie idzie. Ale jest jedna rzecz, która może nam troszeczkę o tej wolności powiedzieć. Niezależnie od kraju, narodowości, geografii, czegokolwiek, wieków, czasu i tak dalej, jedna rzecz jest wspólną jakby dla wszystkich ludzi. Mianowicie był kiedyś taki czas, kiedy Bóg ogłosił swoje prawo, kiedy nazwał tak naprawdę grzech. I wprowadził człowieka w stan uświadomienia. Wydaje się, że Bóg nazwał po imieniu zło. Wewnątrz człowieku na pewno był jakiś głos, jakieś przekonanie o tym, że coś jest złe, szczególnie jak jemu samemu coś złego się działo, to było identyfikowalne, ale nie było to nazwane, nie było kategorycznie stwierdzone, to jest zło, to jest grzech, niezależnie kto to robi, komu to robi, w jaki sposób. No i w zasadzie można by powiedzieć, cóż wielkiego się stało. Otóż stało się. Dlatego, że w konfrontacji z Bożym prawem
człowiek zaczął zauważać, że grzeszy. Grzeszy coraz więcej i więcej. Mało tego, w momencie, kiedy zgrzeszy, przychodzi przeciwnik i oskarża go. I to powoduje, że serce człowieka jest udręczone. Człowiek jest w ten sposób niszczony, można powiedzieć. Powoli, powoli następuje destrukcja człowieka. Człowiek stacza się. Nie radzi sobie z tym po prostu. Są to rzeczy, które go przerastają. Nazwanie pewnych rzeczy po imieniu, że to jest grzech. I to, że człowiek ustawicznie w tym brnie i nie potrafi z tego się wyrwać, mimo najszczerszych chęci, mimo dokładanych sił, nie daje żadnego efektu. I wiecie, człowiek ma instynkt samozachowawczy, chce przeżyć, więc musi coś wymyślić. Coś trzeba z tym zrobić, uciec od tego. I wiecie, ja tak zastanawiając się nad tym, znalazłem trzy rozwiązania. Trzy drogi. Jeszcze a propos tego grzechu, do tego nazwania, to nie jest mój wymysł. Ja sobie tego nie wymyśliłem. W liście do Rzymian, rozdział 7, werset 23. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu. Tutaj pojawia się ta niewola już. To jest niewola właśnie. Pierwsza droga, jaką człowiek wymyślił, to jest zatwardzenie serca. Słuchajcie, jeżeli serce boli, to trzeba go zabetonować. Przestanie boleć. Wiadomo, że wszystko ma swoją cenę. I taka droga też ma swoją cenę. Owszem, przestajesz odczuwać ból, ale przestajesz też odczuwać wszystko inne. Stajesz się takim zombie, takim upiorem. Ani żywy, ani umarły. Tracisz cechy człowieka. W liście do Hebrajczyków, w 3:15 mamy. Bóg o tym wiedział, że tak się stanie. Gdy się powiada, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Ta pierwsza droga to jest droga buntu. Zatwardzanie serca. Ludzie upiory. Droga druga. To jest ciekawa droga. To jest religijna nirwana, ja to tak nazwałem. I to jest festiwal ludzkich pomysłów. Ludzkich, w cudzysłowie. Za tym wszystkim stoi ten, który, jakby to powiedzieć, mistrz małpowania. O, tak bym to powiedział. I mamy do czynienia i w naszym kraju z ogólnie obowiązującą i w wielu krajach też jeszcze są resztki tych religijnych struktur. Te religijne struktury charakteryzują się tym, że są bardzo pociągające, dlatego że dają człowiekowi władzę, rząd dusz, dają pieniądze. Z jednej strony chęć ludzi, aby pozbyć się tego ciężaru, tego zniewolenia zakonem przez różne religijne liturgie, obrzędy, cały wachlarz ludzkiej aktywności. Z drugiej strony ludzie, którzy podkręcają atmosferkę, wiedząc z tyłu głowy w tych działaniach zakulisowych, że mają władzę nad tymi, którzy chcą uczciwie uratować się od tego, uciec
od tej męczarni, w której są. Tylko jest mały problem. Nie da się pozbyć tego bólu serca. Owszem, na krótką chwilę ludzkimi siłami i powierzchownie jesteśmy w stanie uśmierzyć ten ból. Ale to wraca. Jedynym remedium jest wpadnięcie w nauk, w cykliczne otępienie rytuałami, aż do utraty tożsamości. Zaślepienie, dewocja. I to nie tylko myślę o Kościele Rzymskim, ale to w każdej religii występuje. To samo jest w islamie, w różnych innych religiach, kiedy coś trzeba zrobić, żeby nie zwariować. Coś trzeba zrobić, żeby na czymś się oprzeć. Nie polecieć w przepaść. Decydujesz się, żeby nie zabetonować twojego serca, uciekasz i na krótko doznajesz ukojenia, powierzchownie. I ta droga też prowadzi do momentu, kiedy stają bezradni i stwierdzają, że to nie ma sensu, to coś nie działa to. Dociera do nich prawda. Źródło tego, jak mówiłem, że małpuje nasz przeciwnik to, ten schemat, mamy w judaizmie. Początek tego, tej religii, można powiedzieć, dał Bóg, kiedy wraz z prawem dał Izraelowi przymierze. Tylko, żebyśmy dobrze zrozumieli, po co to wszystko zostało przez Boga ustanowione. W Księdze Jozuego, 24 rozdział, 15 werset. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i mój dom służyć będziemy Panu. Tak Bóg przewidział wyjście z tej sytuacji. Służyć sercem Bogu. I bardzo szybko okazało się, że Izrael poszedł drogą tą religijności, poszedł drogą zewnętrznej powierzchowności, płytkości i nie chciał służyć Panu tak naprawdę sercem. To zostało przekopiowane i poszło w świat. I wiele różnych z tego powstało pomysłów religijnych. I trzecia droga, o której chciałbym powiedzieć, która mnie najbardziej interesuje, nawrócenie i nowonarodzenie. To akurat dotyczy mnie i mam nadzieję, że nas, którzy tu jesteśmy, którzy słuchamy tego. Co takiego jest w tej drodze? W liście do Rzymian 7:4 mamy. Przeto bracia moi i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Jest tu wiele wersetów w liście do Rzymian a propos właśnie tej rzeczywistości, jeszcze w 6:3. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? 5:17. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Na początku trochę tam krzywiłem się, grymasiłem na tą konstrukcję gramatyczną, jestem wolny w Chrystusie. Bo to nie chodzi o człowieka, bo nie można być w człowieku wolnym, w imieniu, w Bogu. W Chrystusie, w Bogu jestem wolny.
Wyrwał mnie od grzechu, od tego, od czego ludzie uciekają albo w zabetonowanie serca, albo w jakąś religijny obłęd. Wyrwał mnie z tego, przeniósł do Królestwa Bożego. Już nie jestem uwikłany w tą nieustanną czepaczkę. Grzech, upadek, oskarżenie. Grzech, upadek, oskarżenie. Zostałem z tego wyciągnięty, wyrwany. Tak Boże Słowo mówi, wyrwani jesteśmy. I teraz Bóg czuwa nade mną, nad moim bezpieczeństwem i wolnością od śmierci i zakonu. Bo to, z czego zostaliśmy wyrwani, to jest dokładnie śmierć. To jest tylko powtarzający się wyrok śmierci, nieustannie przerabiany w życiu człowieka. Po to, żeby człowiek w końcu stwierdził, że to jest obłęd, że musi być wyjście, żeby poszukał ratunku. Bezpieczeństwo i wolność. Jest w Ewangelii Mateusza taki werset, który bardzo dobrze, myślę, jakby puentuje tą relację i tą wolność. Posłuchajcie, Ewangelia Mateusza, 28 rozdział. Dobrze to przeczytałem? Czy Marka? Trochę mi wersetów brakuje. No i będzie ząg. Na szczęście dla czytowników Biblii nie będzie to problem. Bo jest w Bożym Słowie napisane: Jeruzalem, Jeruzalem, ile razy chciałem was zebrać pod skrzydła jak kokosz. Parafrazuję tutaj ten werset. A wy nie chcieliście. I to jest dokładnie ta sytuacja, kiedy człowiek jest wolny w Chrystusie, kiedy jest pod tymi skrzydłami. I teraz zastanówmy się, jakie szaleństwo musi być w głowie człowieka, żeby czegoś takiego nie chcieć. Siedzieć w tym cudzysłowie bajzlu, bić głową w mur, nie radzić sobie z niczym i nie pójść do wolności. Tak jak mówiłem, zdaję świadectwo tego, co Bóg uczynił, jak zmienił moje położenie przede wszystkim, serce i myślenie. I, no i potwierdzam, że jestem wolny w Chrystusie, mimo że to logicznie, gramatycznie brzmi niezbyt ciekawie, to jednak prawda duchowa, która jest z tym związana, jest prawdą po prostu. Jest prawdą w moim życiu. Potwierdzam to. W ciele, na tym świecie jest różnie. Wiemy dobrze, że czasami, tak jak nasz brat w Raciborzu, można zebrać bęcki za wiarę. Dotykają nas choroby, może i wojny, nie wiadomo, tak jak Paweł mówił. Nie wiem, jaka jest wola Boża, dopóki nam jej nie objawi. Ale to się nijak ma do naszej wolności w Chrystusie. Do tego, że zostaliśmy wyrwani i przeniesieni pod skrzydła Boże. Gdzie Bóg nas chroni, Bóg dba o naszą wolność, o nasze bezpieczeństwo. To duchowe bezpieczeństwo, bo to nasze bezpieczeństwo tutaj tak naprawdę, no, każdy sobie życzy, żeby było, wiecie, miło, przyjemnie, sympatycznie, że wszyscy byli zdrowi, żyli 100 lat i w ogóle. Wiemy, że Bóg każdego z nas inaczej prowadzi. Wiemy, że różne rzeczy w życiu nas spotykają. Ale wiemy, że są gorsze rzeczy niż choroba i gorsze rzeczy niż umrzeć na tym świecie. To jest sytuacja, kiedy człowiek nie jest pod ochroną Bożą, nie jest pod Jego skrzydłami, nie jest w Jego wolności.
A dziękuję Bogu, że ja jestem, ja i mój dom, i że doświadczamy wielkiego zamieszania na tym świecie. Naprawdę wielkiego zamieszania. Czasami zastanawiam się, jak to jest możliwe, że gdzieś nie wyleciałem w kosmos po tych wszystkich akcjach, które przez ten świat się przewalały i przewalają, że gdzieś w głowę nie zostałem i nie straciłem przytomności tej duchowej. Łaska to od Boga i Bogu niech będą za to dzięki. Amen.